Hej, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Metro Exodus. Naszym celem na dzisiaj będzie dostanie się do sterowni, która znajduje się tam przed nami w sumie. Niestety przy przejmowaniu holownika nie udało mi się uniknąć jakiegokolwiek rozlewu krwi, co było nie zalecane w sumie, ale no, tak jak mówię, niestety nie udało mi się tego zorganizować w taki sposób. Tu mamy. Tam ktoś jest. No i tutaj znowu mamy lipę chyba. Kurde, ale lipa, no. Od razu mnie wyczaił. Nie chciałem ich tutaj zabijać. Natomiast z drugiej strony, to nie wiem, czy nie chciałem, bo tak naprawdę to ci wyznawcy, oni też nie są jacyś tacy naprawdę No dobra, no znowu nie udało się tego rozlewu krwi uniknąć. Ale lipa, no. Czy udało mi się w ogóle tu jakąkolwiek misję załatwić po cichu? Tutaj chyba można by było wejść gdzieś i tutaj te drzwi otworzyć. Tu coś pewnie będziemy mieli. To możemy rozebrać co najwyżej. Czy jeszcze coś? Chyba nie. Dobra, no to idziemy dalej. Ale no nie za bardzo mi się to podoba, że tak to spierniczyłem znowu. Tutaj tędy możemy chyba. O, możemy sobie z tej strony przejść. No i dobra. Paladyn, tak? A tak mi w miarę dobrze szło na początku, nie? Nokautujmy ich, możemy nim pozabierać wszystkie rzeczy. Jeszcze tutaj jeden ziołek. Dobrze, że go nie zabiłem przez przypadek, bo to by było bardzo brzydkie. Z mojej strony. Gdzie ja teraz muszę iść? Ewidentnie w tamtą stronę. Ale tutaj oczywiście sobie trochę przeszukamy tych wszystkich rzeczy. Aj, kurde. Trzech zabiłem chyba. Albo czterech w sumie? Nie wiem dokładnie. Tutaj coś mamy. To jest winda chyba. A tak, faktycznie, winda. No, nie mogłeś jakoś ominąć tych ramoli, no kurde. Niebieska,
Dajesz na alarm na pierdziela. Gdzie jest ten ziomek? Idziemy dalej, dobra. Nie wiem, czy ja tu jestem sam. Ale niech tu jest. Poddają się, dobra. Wiem, możecie mnie pocisnąć, ale naprawdę mówiłem na samym początku, że nie jestem jakimś specjalistą, jeżeli chodzi o takie gry. Ziomek, co ja to z tobą mam zrobić? No oczywiście dostaniesz bombę. Tutaj tego towaru widzę, że sobie nazbierać może naprawdę w cholerę. Tylko tak, jeszcze do przodu trzeba będzie iść. I te dzwony byłoby fajnie wyłączyć ogólnie. Ja zastanawiam się, czy ja tutaj czegoś nie przegapiłem na przykład? To jest zamknięte i od nikogo kluczy tutaj do tego pomieszczenia niestety nie dostałem. Tutaj też zamknięte. A czy tutaj możemy podejrzeć, czy jakieś tam schowki mają małe takie? No dobra, to idziemy na górę. Tam się już tutaj wszyscy poddali raczej. Czyli oporu nie napotkamy. Przynajmniej mam taką nadzieję. No nie no, nie mogę sobie tego... Ej. Gdyby nas tutaj nie wykryli... Ja nie wiem, nie potrafię się chyba w ogóle skradać w takich grach. Może w przyszłości gdzieś tam będzie lepiej. Tu nadal bo tu musimy chyba... naładować naszą latarkę. Mimo wszystko, dobra no. Wchodzimy, to jest chyba sterownia. Bo ewidentnie mamy już przerywnik filmowy. Najpierw Katia, teraz nie, no nie, nie, właśnie. Katia to jest, ale bezpieczna u nas. Jeśli naszych propuścią, to nie strzelać nie będą, a tak rozniosą was k chrenam sobaczym. A Katerina, pójdź cię больше nie беспокоит, понял? То, что Катерину с пути истинного сбили за того бога, сами прощания просите. А вот за то, что Божьи харки все безоружно побивали, вам за то горят вам в аду до скончания веков. И лечим и на дул. A to widać, że nie obyłoby się chyba bez rozlewu krwi. Dobra, jedziemy. Czy
my zostawiliśmy kniazia? No bez przesady. Ale tak jak mówiłem, że no ci wyznawcy tego wielkiego suma, to tak powiem szczerze, że średnio mi podchodzą. Bo oni jakoś nie mają zbyt takich fajnych... mamy. Wiosna. Wolga осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. Zostawiliśmy Wołgę daleko w tyle. Teraz rozciągają się przed nami bezkresne połacie rosyjskich ziemi. Szkoda, że kniaź ich nie zobaczy. Czy jestem winien jego śmierci? A może wszystko, co się stało na moście, jest moją winą? Niewykluczone. Żyjemy w okrutnym świecie i nie mamy obowiązku go naprawiać. Chcieliśmy po prostu tamtędy przejechać. Nie spodziewaliśmy się takiej reakcji. Fanatyzm tych ludzi przywiódł mi na myśl metro, w którym co dzień karmiono nas kłamstwami. Wmawiano nam, że świat przestał istnieć, że nie mamy dokąd iść. Jeśli ktoś to kwestionował, raczono go innymi kłamstwem. Wojna się nie skończyła. Tutaj słyszeliśmy z kolei, że elektryczność to grzech. Nie widzę większej różnicy. A no to fakt, no fanatyzm to fanatyzm. 1086 km od Moskwy. No i co my teraz tutaj będziemy mieli? Artyom. Artyom. O, żona. Prosypaj się. Проснулся уже? Артём, тебя полковник в рубку зовёт. А я побежал. Вставай, пора. Да чего князя жалко? Совсем мальчишка ведь. Все меня расспрашивал, как себя девушке лучше подать, что говорить. Так хотел вернуться к ней. В шрамах и орденах. Дневник. Залога. No tutaj mamy taki opis fajny, no dobrze. Broń? Strzelba automatyczna. Ichar, rewolwer i strzelba. I tu mamy jeszcze jakąś broń. Łotow. A, takie dodatkowe, no to dobra. Cały taki fajny opis, no to, to mi się podoba. Wejdźmy sobie stąd, tam już radia przesłuchiwać nie będziemy. No dobra, zostaniemy. Obawiam się, że to będzie jakaś dziwna scena. A jednak nie. Wiek by tak leżał. Słuchaj, a ty, kiedy zabierał się na wysotki w Moskwie z radio, no, ty jak-nibyć przedstawiał sobie naszą życie na wierchu? Дом наш, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса там, например. Или хижина на берегу океана, а? Хотя, знаешь, есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так, вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши, куда-то в никуда. Да еще и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда. Чую себя как на вакациях. Ну, окей. С тобой только свадебные вылазки были. Лёша держится, говорит всем, что князь мог и в сторону от моста отскочить. Остальные тоже особо виду не подают. А меня накрыло. Понятно. Ребята и раньше гибли. Он ведь не хотел умирать, князь. Просился в самое пекло, да, но умирать не хотел. Он подвигов хотел. Смотрел на Стёпу, на отца, на тебя. На тебя особенно. И он ведь не зря, да? Он хотел, чтобы мы доехали. Чтобы добрались до этого Ямантау, чтобы рассказали им про Москву. Что мы там вроде держимся, не сдаемся.
что столько лет от врага маскировались. Просто я как представлю, что это тебя. Вот так вот. И неизвестно даже, я ведь жить не смогу больше. Что, думаешь, выговорюсь полегчает? Вряд ли. Понимаешь? Еще я думаю, раньше. Раньше мы были дома. И ребят хоронили дома. И врагам мстили дома. Да, этот дом был плохой. И жизнь в нем дерьмо. И держали нас в нем насильно. Нет, враньем, что еще противней. И сейчас мы ищем себе новый. Но здесь мы в гостях. И без приглашения, понимаешь? Понимаю. Ладно, успокоиться мне надо. Иди в рубку. Отец все же хотел чего-то. No, ja powiem szczerze, że chyba wolalibyśmy zostać w towarzystwie Anny niż młynarza. No ale dobra. Idziemy dalej, bo ciekawe co tam młynarz znowu za misję ma dla nas. Jedna rzecz, bo... O, tutaj mam jakiś list. Notatka. List Nasty. Kochany tatusiu, piszę ten list, żebyś wiedział, gdzie nas szukać. Jak wrócisz? Bo mama i ja chcieliśmy zostać, ale Silentius mówi, że musimy iść do wieży i zostawić wagon, a ja nie chcę. Chciałam na ciebie czekać w wagonie, ale mama powiedziała, że nie mogę. A Silentius powiedział, że nie wrócisz, bo nie przeszedłeś testu wiary. To głupi kłamszu. Ta ich wiara też jest głupia. Tak mówiłeś. Mama nic nie mówi, ale wiem, że też na ciebie czeka. Proszę, wracaj szybko i zabierz nas od nich. Kocham cię. No tutaj ewidentnie. Widzę, że trochę sobie tych tekstów ominąłem, bo faktycznie trochę slotów mamy wolnych. O! Aż stół tutaj. Belek, ładnie posprzątane, siemaneczko. Wyjść stąd nie możemy, no to idziemy w drugą stronę. Spotkajmy się z resztą załogi. Tutaj jest nasza kajuta, ładnie, ładnie. Kwatera raczej niż kajuta. Tutaj po czapce poznaję, że chyba młynarz, a? Tu wchodzić nie możemy, o. Właśnie. No to lecimy z jakąś nutką. Sympatycznie, nie wiedziałem, że Artem umie grać na gitarze. Ale dobra. Na takie rzeczy jeszcze przyjdzie czas, oczywiście, żeby sobie trochę pograć na gitarze. Teraz idziemy do młynarza, oczywiście. Artem, ciebie pułkownik w rubce czeka. Da ładno wam jego chronić. A gdzie jest ten nasz pułkownik? Pamiętacie, jak on z biblioteki przyszedł? Też ведь pominali już. Ну, он тогда вообще выдал. Мы уже разлили. А усядьмо со с коллегами хвиле. Хорошо, кстати, сказал. Красноречиво. Спасибо. Правда, чего уж тут стесняться. Так вот, Сэм сказал, а тут князь встревает. А мне чего не налили? Вспоминаю князя. Я не знаю, мне все выдаю, что князь должен прожить. Там и в моей опинии. Добра, идем до того мунажа. A no co to jest w ogóle za pomieszczenie? A kiberek prysznic chyba to bardziej wygląda. Tu mamy króliki. A to takie bym powiedział. Idziemy dalej. Młynarz pewnie siedzi tutaj właśnie w tym przedziale. Poza tym nie mamy. Więc idziemy. Siemaneczku młynarz. Udało się związać się z Kowczegiem. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил. Ковчег, Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да. Слышу вас хорошо. Слышу, слышу. Как к вам обращаться?
Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие, но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. А ты знаешь вообще, кто есть врагом? Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы прибудем в расположение. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного. Но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. К6 Альфа, говорите. Так, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор, а? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке, не волнуйтесь. И до встречи на ковчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Ой, coś mi się nie wydaje, żeby tak było kolorowo. Chyba jakiegoś krzesła by sobie człowiek usiadł. Artyom, кстати, możesz na kartę glянąć. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямантау. Катерина и Крест говорят, что пути в ту сторону в неплохом состоянии. Повезло нам. Там было много приоритетных целей. Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта. По расстоянию вроде и недалеко, но от состояния путей все зависит. Так что ползти, наверное, будем долго. Ну, Ермак, так о чем мы там? Про то, что цели превыше всего. Эффект концовый, так? Так вот, не надо, попривыкали. Czy będziemy kontynuowali zwiedzanie pociągu? No w sumie chyba cały pociąg już sobie zwiedziłem zanim tutaj przyszedłem. To najwyżej możemy wyjść na przykład na zewnątrz. Pooglądać sobie na przykład właśnie widoki chociażby. Co my tu ciekawego mamy? No. Mam lornetkę do dyspozycji? Nie mam, chyba wszystko zostało tam właśnie na tym naszym stole. Dobra. Więc koniec podróży. Lecimy sobie dalej. My podjeżdżamy k celi naszego długiego путешествия. Ямантау. Zbliżamy się do bunkra w Ямантау, naszego ostatecznego celu. Nawiązanie kontaktu radiowego z tym miejscem sprawiło, że mój nasz przestał mieć mi za złe to, że zniszczyłem nasze dotychczasowe życie. Czeka z wytęsknieniem na obiecane spotkanie z ministrem obrony. Takie rzeczy są pewnie ważne dla zawodowego oficera. Reszta z nas jest mniej ciekawa i zadaje sobie inne pytanie. Gdzie wojska okupantów? Dlaczego dookoła jest sama dzicz i dziczeli ludzie? Co powstrzymuje rząd przed odbudową kraju? Co zrobiono przez 20 ostatnich lat? Młynarz wierzy, że otrzyma na nie odpowiedź. Zostanie ułaskawiony wraz ze mną i Anią i będziemy mogli wrócić do domu, do metra. Aj, biedny młynarzu, czy ty chcesz? Naprawdę, do metra? Ja bym wolał zostać na powierzchni. No metro to tak średnio bym powiedział. No tu na powierzchni jest, mi się wydaje, o wiele ładniej. Przede wszystkim mamy trochę więcej świeżego powietrza. O! Ale widoki? Ja mam broń? Mam broń. Dobro, nie rozganiajcie się tam osoby i za radiacją śledzicie.
Прием. Знаешь, мне ты не игра. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, понимаете? Нареszcie тут дотарлиśmy? A mi się wydaje, że za zakrętem nie będzie tak ciekawie. 20 лет целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что здесь теперь жить будем? Не знаю, ну а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. No. Что ты? Ładnie to tu nie jest, no widać, że ewidentnie nikt nie sprzątał. Так, всем надеть маски, пассажиры в рубку и задраиться надо. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. Есть, подождать. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтал, а как правительству докладывать, так без меня? Там мамы дрезины, сказал, что? Дочь тебе или не дочь? No i będę musiał tutaj z młynarzem chyba się wybrać w podróż. Даже не сомневайся. Верма, стоп машина. Стоп машина. Dobra, no my też idziemy, tak? Ania też idzie. Аврору отогнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас сделаем. Степан остается за старшего. Все ясно. Так точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. Не себе чего. Это точно. Видишь, как склон вскрыло? Интересно, сколько километров? Повезло. А то у вас еще... О, фак, фактически. Да и так, в общем, неплохо получилось. Coś mi się tutaj nie podoba. To jest zbyt proste, wiecie o co chodzi, no wiozą nas ewidentnie w jakąś pułapkę. To jest moje zdanie oczywiście. Maszyn сколько? Widzisz, praw był Artём. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы у цели. О, это дрянское место, честное слово, зря мы сюда ехали вообще. Ну и, собственно, где мой welcome committee и ковровая дорожка? Ну сам, буквально. Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Otwierają drzwi chyba. Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонит поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Ну вот, нас ждут. No, nie byłbym taki tego pewien. Młynarz jest strasznie podjarany, widać ewidentnie, że spotkanie z ministrem obrony i tak dalej, ale nie sądzę, żeby to było takie kolorowe. A czego u nich tu pusto tak? Ni ogniwych toczek, ni patrolej, czasowych даже нет. A зачем это все? Ядерная боеголовка и та не взяла. W
powietrze jest czyste, możemy zdjąć maski. Da, mogliby przybraться. No, посмотрим. Сэр, идиот. Я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с крестом. Dobra, czy my tutaj coś mamy do przejrzenia chociażby? Tutaj nam zablokowali drogę. Przesuń się, sam. Możesz odejść, bo się twoja historia nie odbędzie. Cicho, stało. Straszno. Это нам тебя страшно туда брать с твоим акцентом. Ну ничего, если что... Ты хоть речь-то подготовил? А то как заклинит тебя... Chyba była Beka z Artema, bo mówili, że jak takie straszne, to udawaj niemego bohatera. Ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. О, кому наш? Patrzcie, jakie mu pachy tutaj, coś mu się pod pachami stało, bo tak stoi dosyć dziwnie. Dobra. Coś mi tu nie pasuje. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо, давно не было. Кто вы? Сейчас мы вас жрать будем! Chyba nie da rady nic zrobić. To jednak bandyci, tak jak przypuszczaliśmy. Ale tutaj miałem niegłupi sprzęt w sumie przecież, kurde. O, te gnoje. Że tak cieszyli z kobiet i dzieci. Ania, co się z nią teraz stanie? Żony mi tylko tam nie ruszać. Młynarza se weźcie. Ja pieprzę. Gdzie ja? Co z ostatnimi? Wszystko idzie po planu. Wszyscy cały. Paka. Co znaczy paka? Ja требую немедленной встречи с министром обороны. Nie волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам верховный уже ждут вас на ужин. Ja już rozumiem, o co chodzi. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор говорит. Где правительство, гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! O ty kurwa, ale gnój. W общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы,
Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите отклониться. Да я вас зубами рвать буду! Всех вас под корень, до войны еще надо было! Но я сейчас вас рву! Это вообще кером! Давно не приходили. А теперь покушаем. Сам. Добро. Пięknie. Артём! Поганы! Держи! Полковник, сэр! Хватит, сэр! Мне кажется, хватит! Всех их! Всех к ногтём! Но сначала найти Аню! Ну ещё мой наш в курю! Добра, лечим с тематом! Ładnie, ładnie, dobra. Oni nie mają jakoś chyba amunicji zbyt wiele. Albo nie chcą splamić ciał amunicją, prochem. Ołowiem, o. Ile jeszcze tej amunicji mam? Gdzie oni poszli? A, tutaj są, dobra. Co to jest? Ja ich tam zabijałem, a tak naprawdę nie trzeba było. No точно как нас D6. Lift такой, exactly. Да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. О, pięknie, amunicja. To jest to, co lubię. Tylko czy ja mam tutaj amunicję teraz? Tak jest, dobra. Tak, что придется разделиться. Nie mogę teraz plecaka ogarnąć. Бери фильтр вентиляционную, генераторный зал и склады. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Споко. Ну, поехали. Артём, твой этаж. Дзięki. Артём, в тенде. Robimy szybki zapis. Słuchajcie, no tutaj już naszą misję będziemy sobie kontynuowali w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Piszcie jakieś porady, bo widzę, że robi się tutaj dosyć gorąco.
A mimo wszystko nie chciałbym wchodzić w jakiś mocny konflikt teraz na początku, bo właściwie to nie da się zapisać gry, ale tutaj zrobimy sobie jeszcze raz szybki zapis i trzymajcie się do następnego.